Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnej serii, nowej serii na moim kanale. Będzie to seria przygodówek o nazwie Chronicles of Mystery. Tak właśnie, zaraz po Art of Mordor udało nam się zakończyć wszystkie, teraz przyszedł czas na Chronicles. Słuchajcie, jest to przygodówka, przygodówki właściwie tych samych autorów co Art of Mordor. I pierwsza część, Chronicles of Mystery, to jest Rytuał Skorpiona. Taki pierwszy tytuł pierwszej części z 2008 roku. Jest to oczywiście przygodówka taka typu point and click, tak jak to było w Art of Mordor, tych pierwszych częściach oczywiście. Wcielimy się tutaj w Sylwię Leroux, chyba dobrze to wypowiadam, bo ona z Francji, studentkę paryskiej uczelni. Nasza bohaterka zostaje zaproszona na Maltę przez swojego stryja. Kiedy tam dociera, okazuje się, że stryj zaginął w tajemniczych okolicznościach. Pozostaje nam go oczywiście co? Odnaleźć. A co za tym idzie? Odkryjemy też inne takie tajemnicze fakty. Zobaczymy, jak to będzie. Taka standardowa przygodówka, zbieramy przedmioty, podróżujemy. Ciekawostką jest, słuchajcie, i ja muszę to dokładnie zobaczyć, bo wyobraźcie sobie, tylko teraz nie pamiętam, w której części, jeśli śledziliście moją serię Art of Mordor właśnie tam z Nicole Bonnet, to w którejś części, ja muszę to dokładnie zobaczyć, to ewentualnie powiem wam to w drugim odcinku. Tak. W którejś części nasza Sylwii, pojawiła się w Art of Mordor. Nawet rozmawiała z naszą Nicole Bonnet. Bo to jest tych samych autorów. Ale nie pamiętam, w której to było części. Ale taka ciekawostka, że gdzieś się tam spotkały nasze dwie bohaterki. No to co, słuchajcie, jedziemy z koksem? Jedziemy, nie? Sylvie Leroux. It's me, Olivier. Oh, hello, Uncle. Something wrong? Are you planning to visit Malta by any chance? Like right now? I'm working... See, I found something on Gozo. What? The ruins we know so well hide something more. An underground temple. How is that possible? The entry was hidden by the Knights Hospitality. But why? They hid something remarkable in there. This will help you with your research. Really? Nobody believes in my theories. You should come here and take a look yourself. Oh, well, all right. I'll be there tomorrow. No i jest nasza Sylwia. Nie pamiętam jej, czy rzeczywiście była tam w Art of Mordor z Nicole Bonnet. No chyba była, może? Cholera wie. W każdym bądź razie, tajemniczo, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Normalnie tutaj mam, widzę przedmioty do zbierania, bagaż, tak? To mogę zabrać? Tak, aha, czyli taka łapka pokazuje się w momencie, kiedy mogę zabrać. Tu mogę wyjść, no ale pewnie jeszcze nie. Kominek mogę się przyjrzeć. Pusta klatka. Znaczy ona ma kanarka. A Nicole miała kota. Pamiętamy. Okno.
Jeszcze, słuchajcie, zrobię sobie muzyczkę, trochę przyciszę, bo... A, bo tak. Dobra, żeby słyszeć, co gadają. Biurko, mogę tutaj zerknąć, książki i notatki. I don't think I'll be able to make it on time. Czy jakąś masz pracę? I feel a shiver creeping up my spine. To jest to samo, co mówisz. Dobra, zobaczymy, co tutaj masz na biurku. Bilet lotniczy. My plane to Malta is about to take off. I need to hurry. A great discovery awaits me. Aha, czy już masz bilet? Od razu po telefonie masz bilet. Dobra, co my tu mamy? Karta kredytowa. Zawsze się przyda. Co mamy? Zdjęcie legitymacyjne. My old photo. It might come in handy. No może, zobaczymy. I dokument tożsamości. Dobra, dowód osobisty mamy. Nic więcej nie zbiorę. Oczywiście ja, wiecie, wszędzie grzebię. Jak to w przygodówkach. Tutaj też. Materials to my archaeology book. Doesn't seem like I'll be finishing it anytime soon. Aha, czyli rozumiem, że jesteś studentką archeologii, tak? Lara Croft, normalnie. Dobra, mamy kominek. Zdjęcie stryja. My uncle Olivier. Olivier. Undaunted explorer. My mentor. And a great authority. Olivier, dobra, czyli do niego lecimy na Maltę. Medalion babci. I heard that my grandma was an enfant terrible. Well, I have someone to refer to, just in case. Okej. I rodzice, tak? My parents, ethnographers. What a life. Constant travels, researching the... Tak, czasem wiecie co, przerywa, ale tak było też w Art of Mordor. Nie wiem dlaczego... O, takie coś jeszcze tutaj jest, można zapisać, okej. Też coś takiego było. Notatki tutaj mamy. Że przerywały te przerywniki filmowe, nie wiem czemu. To mogę wyłączyć. Aha, już nie mogę tego z powrotem. Dobra, kominek. A, no bo wiecie co, no w końcu jakby nie patrzeć, wyjeżdżamy, więc przydałoby się zgasić kominek. Dobra, chyba wszystko, nie? A co jeszcze? Aha, lampkę, dobra. Będzie? Będzie. Z Paryża na Maltę. Tak, to są ci sami twórcy, co Art of Mordor. Rytuał Skorpiona. Pierwsza część. Uncle is undeniably missing, and I can't see any message. Czyli jesteśmy tutaj już u wujka, tak? No dobra, lecimy po kolei. Jego nie ma. Biurko. To mogę się przyjrzeć w ogóle. Biurko. Obrazy. Dobra, lecimy po kolei. Biureczko. Cyk. Co my tu mamy? Latareczkę. Bierzemy. Wkład do długopisu. Jasne, jak najbardziej. Zdjęcie stryjka. Też się przyda. I butelka z... pod suszonym klejem, tak? Arabic gum. Guma arabska. Pamiętam gumę arabską, słuchajcie, kiedyś był taki klej właśnie. Guma arabska, nie wiem, pewnie wy nie wiecie już. Starzy ludzie jak ja to pamiętają gumę arabską. Kleiło się kiedyś tym czymś. Dobra, obrazy. My uncle's apartment is like a museum. No rzeczywiście, dobra, obrazy. To też są obrazy, tak? Tu jakiś obraz, ale nic nie zrobię. Dobra, tutaj widzę, że nic nie mogę zabrać, tylko to biurko było. Dobra, a z tej strony? Ciemno tu. Stolik. Dobra, jeszcze stolik. A tu? Hall, dobra. Stolik. Fajka. Uncle liked to light up his pipe after work. Okej, a tu? Monety maltańskie. No to zabieramy. Okradniemy trochę wujka. Stryjka. I nie otworzę tej szufladki. Dobra, tu nie ma nic. A jak to w ogóle jest na przykład, jeśli chodzi o przedmioty? Czy mogę... Arabic gum. We would use it to put up funny advertisements. Aha. Ale nic nie mówi. Stryjek, dobra. No to co, wychodzimy chyba, nie? Znowu jakiś obraz. Those fair ladies on the painting are my grandmas, great grandmas and great aunts. Strong personalities, one and all. Okej. Skrzynka pocztowa. Ulica. Nisza.
Dobra. I tu parasole. I mogę jeszcze wejść do sypialni na górę. A tu nigdzie? Nie. Dobra. Teraz pytanie. Dobra, najpierw zobaczmy może tą skrzynkę pocztową. Może będą jakieś listy. There's no post. A, nie ma. Aha, okej. No dobra. To jak nie ma, to nie ma. To jeszcze tutaj mamy niszę. Bo zanim wejdę do góry, to wiecie. Jest dziwnie, co? O! O! To są napisy, no nie? Hey, I'm good at that. I think something came loose on the other side of the wall. I have to go check this out. Ah, okej. Okay. Po drugiej stronie. O, to będzie jakaś skrytka. Wujek coś zostawił, słuchajcie. Dobra, wróćmy się tam. Gdzie to było? Tu? I remember, there's a hiding place behind this panel. I have to pry this open with something. Muszę to czymś podważyć. Tym? Oh, it went and bent. Mhm, no to może zgiętym. This is too slack. Aha. No to... Nie mam czym. Tym? Aha, tym, dobra. I won't start my scooter with it now. O kurde. Zgięty. A letter worthy of some attention. List wart uwagi i... Stary wolumin. Mogę to otworzyć, słuchajcie, zakon rycerza. No to właśnie taki zakon był w tym filmiku na początku, nie? Nieśli jakąś taką arkę jakby. O rany boskie, święta Trójcy Święta, wrogące po nasza Jezusa Chrystusa. Wiecie co, no nie będę tego czytać, bo to jest cała jakaś historia tego. Możecie sobie zatrzymać, ja sobie to podczas montażu też przeczytam, żeby wiedzieć mniej więcej o co chodzi. Tak, cała historia po prostu tego zakonu, rycerzy szpitala jerozolimskiego. Dobra. Więc tu jeszcze tak bardzo to niewidoczne jest. Zostawię to wam. Ja sobie później przeczytam. Tak, cała historia, różne takie tutaj. Mhm. To by za dużo czasu nam zajęło, jakbym miał to wszystko... Ojeju, mam przeczytać. Cały odcinek na czytaniu by było. Całej historii. Mhm. Klęski, gdzie później podbijali. In later chapters the book was written in unknown writing. Ciekawe, czy te symbole nie będą nam do czegoś potrzebne. Dobra, a... No właśnie. To... What are these paintings? I've seen that before. In a dream. A to miała się teraz przebłyski jakieś miała. A nasza Sylwia ma jakaś dziwna jest. Co tu jest? James, przekopałem się przez wiele książek i znalazłem coś bardzo interesującego na temat szyfrów, jakich używali Joannici, tak? To może ci pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. Chciałem ci wetknąć tę kartkę w drzwi, ale zauważyłem, że ktoś mnie śledzi. Nie jestem człowiekiem lękliwym. Mam jednak wrażenie, że sprawy przybierają zły obrót. Będę musiał przesłać ci tę wiadomość listem, choć sądzę, że zanim go otrzymasz, wrócisz i zapukasz do moich drzwi. Na przyszłość powinien mieć numer twojego telefonu komórkowego. Jeszcze jedno, gdyby z jakiegoś powodu sprawy tak bardzo się skomplikowały, że nie będę mógł czuwać nad moją bratanicą, pomóż jej w jej pracy. Proszę otoczyć ją opieką. Dziękuję, Olivier. Czyli to wujek napisał. A jeśli chodzi o tą bratanicę, to chodzi o nas. This note was not for me, but never mind. My uncle was clearly afraid of something. I need to find this Anderson guy. Dobra, czyli musimy go znaleźć. Czegoś się wujek obawiał, coś musiał odkryć, słuchajcie. No już ciekawie, już się robi ciekawie. Sypialnia. Wejdźmy jeszcze na górę, zanim wyjdę w ogóle. It looks as if my uncle left the flat just for a moment. No, zanim wyjdę na zewnątrz, to jeszcze... A to jest nasz pokój. I'll unpack my things in the evening. Right now, I need to look for my uncle and talk about his discovery. Okej, okay, tylko chciałbym jeszcze zobaczyć, co tu masz za przedmioty. Co to jest? Bletki na sen. My uncle must have been under a lot of pressure recently. This made him sleepless. Szafki nie otworzę. No dobra. Tabletki się przydadzą. Sekretarzyk. Co tu jest?
zdjęcie. I'd love to get my parents' advice. Unfortunately, they're deep in some jungle. Okej, długopiski jakieś. A tu? A nie, to powrót. I powrót. Widzę, że tutaj nie ma nic, tylko to zdjęcie. Okej, tu. Tu jest olejek zapachowy. What a nice smell. Violets from the Calypso Meadow. Okej. Parawan. My uncle's morning gown is still on the screen. He would never embark on a journey without it. Probably just left for Gozo. Gozo. O. Bonaparte took the island from the Knights Hospitaller. Later, the British crown became its owner. Okej, taka historia, dobra. No i to by było, słuchajcie, tu na tyle, tak? Stolik nocny i hall. Nie ma tu nic, tędy już nie pójdę. Dobra. Myślę, że tu wszystko. Najwyżej się jeszcze wrócimy. I co, ulica, tak? Miss LaRue, I need to talk to you about your uncle. You knew each other? It is a small town. Huh, I don't remember you from my childhood. You two were friends. Oh, if I had been working here those days, you would remember me. Some folks here still reminisce about the mischief of three kids, especially stealing the yacht and sailing out to sea. Hmm, we just, borrowed it. If the Coast Guard had not meddled in our business, the yacht would have been back at the docks on time. Okay. No dobra, ale to jeszcze weźmiemy i pogadamy z nim, nie? Nieznajomy. Czy mógłby pan się w końcu przedstawić? No właśnie, bo tak kurde chłopie zaczepia nas na ulicy, nie wiemy o co chodzi. Would you be so kind and finally introduce yourself? I'm a police inspector. My name is Gronk. Hmm, well, what's the deal with my uncle? It's a tad awkward. Excuse me. Your uncle worked on some research on Gozo. Yes, he's been working here for years and he's responsible for many discoveries. We all know that. The professor is held in very high regard because of his scientific successes. Well, he was up until now. So you know he's lost the sight? This is an outrage! When was the last time you spoke to him? 2 days ago, on the phone. You didn't meet on Malta? No, not yet. He's not home. He must have gone to Gozo. I've been trying to get in touch with him for the past 2 days, but he has gone missing. Missing? What do you mean? He is not home. He is not on Gozo. He's not in any of the places he usually visited. Oh, I'm worried. My uncle led a life according to routine. Wow, czyli jednak zniknął, nie? Czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Dlaczego policja interesuje się tym się stryjem? A i żegnam. Ale tak wiecie co, nie wiadomo czy on jest z policji, no tak każdy może powiedzieć, nie? So, Inspector, do you have any other questions? Oh, indeed. For instance, I'm curious if the professor talked to you about any details pertaining to his latest discovery. Details? He never got the chance. I told you, we never even met. Just making sure. Will you continue your uncle's work? Yes. I will keep an eye on his house. It could be looted by collectors of some sorts. Thank you. That's very kind. I can even peep in if you wish. No, 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 dobra, dobra, dobra. All you need to do is let me in. Spare the trouble. I don't think that's necessary. I speak as a concerned citizen. We're all proud of Olivier Leroux's heritage. Really? So, if what you say is true, why did they stop his works? Ja nie ufam, wiecie co, na początku nieznajomym. No właśnie, a czemu? Why did the police take interest in my uncle? Do you realize that precious excavations, stone tablets found by Mr. LaRue have disappeared from the outpost on Gozo? No. When? 2 days ago. After he lost the sight? Do you think there's a connection? Yes, indeed. Someone took advantage the moment there was no one to lead the site. Hmm. Another archaeologist, Henry Simon, took over. I don't think that was the case. Why? This is all too obvious. In my opinion, it was the professor who took the tablets and vanished. What? What an idiotic theory. You're out of your mind. No. I am seeking for the simplest of solutions. So, there it goes.
A frustrated professor who had his research taken from him... You know what? Enough. ...decides to take back what he thinks rightfully belongs to him and continue his research in secret. No, ona lepiej zna swojego wujka, nie? Może by tego nie zrobił. Właśnie, czym się kierują naukowcy? Pan zupełnie nie rozumie. My profession has taught me to distance myself from other people's declarations. Deep inside, we all have dark drives and desires. This professional suspiciousness clearly makes you sick. Only the sick know the value of good health. I don't believe you'll find the thief. In any case, if the professor shows up or tries to contact you, just let me know, will you? Well, I have to admit I am reluctant. You must. Otherwise, you might be treated as an accomplice. Oh. A short conversation with you, and I already feel guilty. We can help each other. Somehow I doubt that. No właśnie, przykra, żegnam. This conversation is really unpleasant. Goodbye. I am quite sure we'll meet again. Będzie łaził za nami, coś czuję, słuchajcie. Dobra, co my tutaj możemy? Wiecie co, widzicie o takie... Ja mówiłem o tym w Art of Mortar chyba w czwartej, piątej części, te ostatnie dwie. Właśnie nie było takich ruchomych, o tutaj na przykład jakaś coś powiewa, tu się coś kręci. Nie było tego właśnie w tych ukrytych obiektach. Szkoda, nie? O, drut, czekajcie. A tutaj właśnie to jest i to mi się właśnie w tej serii podoba. A, Jezu, wiecie co, patrzcie ile przedmiotów, że to zwariować idzie. Dobra, nasz skuter, tylko że my mamy ten, nie, nigdzie nie pojedziemy nim, nie? Sylvie, think. Bo ja mam złamane to. No can do. I need to straighten this key somewhere. Dobra, najpierw trzeba wyprostować, żebyśmy mogli stąd. To jest to nasze mieszkanko. Tam nie pójdę w głąb, ale pójdę tu. Plac i wejście do kamienicy. Dobra, chodźmy może na kamienica. Gdzie łaził za nami, ja wam mówię. Aha, takie coś, wejście do kamienicy. Ale to jest nasze? Co to jest? The door is locked. I have to use the entry phone. Domofon, ale do kogo? No są jakieś przyciski. Why would I bother the dwellers? No właśnie, nie, nie, dobra. To może później, wiecie? Zaułek, no. These old walls need some refreshing. Nawet jeśli by tutaj coś było, to i tak tego nie... Marina, nie zbiorę, tylko tyle, że podwórko. Dobra, chodźmy. Ładne te lokacje są. I used to sit around here for hours on end with my mates, and we were never bored. Okej. Okay. Kiciuś. Sprawdzę wszystko. Tu jest coś. Stara gazeta. Przyda się? Przyda się, dobra. Kurde. An old paper. Good wrapping material. Aha, dobra, czyli będziemy mogli coś zapakować. To mogę iść dalej. Marina. Marina, podejrzewam, że to jest jakiś port. Pewnie. A tu? Dziurawy czerpak. Dziurawy czerpak. No dobra. Mogę to zabrać. Tylko, że to jest dziurawe. Dobra, mamy to. No właśnie. Nie wiem, czy to będzie trzeba rozebrać, albo coś naprawić na początek. Nic więcej, słuchajcie, nie widzę. Najwyżej się wrócimy. Only hunger would drag us away from this place. Ryba. No już widzę, że ryba. Papuga, mogę z nią pogadać. Jakiś... Chyba, może zagadam najpierw z tym kapitanem, czy kto to jest. Fajna pogoda na pływanie. Nice weather for sailing, huh? Couldn't be any better. €5. Which boat's yours? Which one would you like? Fast, swift and cheap. The cheapest are the ones at the bottom of the sea. We could even pay you for those. Well then, another time perhaps. You see, bird brain, you scare away my customers. I won't earn enough to have dinner, so I'll have to cook you. This evening? No! Can I enter the pier? After you have paid the admission, yes. Well, I was hoping I could at least have a look at the boats for free. Lasciati ogni speranza voi cantate. What a big mouth. This is all Professor Lambrusco's fault. Ciekawe, co powiedziała papuga. Do you know James Anderson? Anderson? The one... No, he's a linguist. Can't be.
His choice of words is poor, knows no more than a handful of swear words. Want to know which? No, spare me the pleasure. Have you seen Professor LaRue recently? The one that digs in the earth? Yes, the archaeologist? No, not recently. Guess he dug himself 6 feet under. I'm sorry? Rest in peace, amen. Don't mock other people's misery, or else you might have your own to worry about. What? One cannot even say anything these days? Today, I don't feel like sailing your boat. Some other time, maybe. Please return when you feel like it. You will sink with us for just 5 euro. Okay. Shut your beak, bird brain! A papuga coś powie innego, czy jak? A, powie coś, papuszko. Say something, little pet. Give me fish! A, chcesz rybkę! Do you know? Who's that? Who's that? A linguist. Knows just 3 languages, hardly a linguist. Do you know where he lives? Fetch me fish! Fetch me fish! No właśnie. Will you give me his address? Give me fish! Give me fish! See you later, parrot. Come back for a chit-chat one day. Dobra, widzę, że będzie trzeba, no ale tym nie zro... Shut your beak! A whale could squeeze through this rose. Muszę naprawić chyba to sitko, zanim tą rybę będzie można, słuchajcie, złowić. No wiem, za opłatą, ale... nie wiem. Chciałem się tylko przyjrzeć temu. Dobra, tu można... Pomost. Tu jeszcze można z nim zagadać. I tutaj nic z tym autkiem nie... Chociaż czekajcie. Nie, dobra. Jeszcze nie było nas... Jeszcze nas nie było na placu. Czy podejrzewam, że trzeba tą rybę złowić? Ona nam powie, ta papuga, gdzie jest ten Anderson? A nie... Enjoy the silence. I really love the siesta time. No tak, tutaj mnie jeszcze nie było. No dobra, co my tutaj mamy? Budynek szkoły. Może chodziła tutaj do szkoły? I loved my school days. Apart from brief moments of studying, we had so much fun here. Okej, czyli jej szkoła. To jest co? Klomp z pomnikiem. To jest to do kamienicy. Tu jest jeszcze ulica. Warsztat. Dobra, chodźmy najpierw może tu. Może z dziadkiem będzie można porozmawiać. Tak, dobra. Starszy pan. No właśnie, znasz profesora? Excuse me. Do you happen to know Professor LaRue? Why, of course. We all know one another very well here. Though, frankly speaking, I haven't seen him for 2 days. Yeah, that's the problem. Hey, hold on. Your voice sounds familiar, but I don't know why. I hope you have some good memories about it. A girl hidden inside St. John's Church. Again, the shadowy past is upon me. I told her she couldn't stay overnight, because at night, the knights sleeping under the tiles wake up from their dreams. And she answered, yeah, that's the problem. Quite a memory you have, sir. Such events are hard to forget. You hid in the chapel where the Caravaggio hangs. St. John the Baptist's execution. Did you know that Caravaggio was a member of the order? Yeah, I heard it through the grapevine. The great master, Elof de Wignacourt, was delighted when the artist painted his portrait. I would have been pleased myself. Caravaggio hoped he could win his pardon in a murder case. Unfortunately, he misbehaved again and was expelled from Malta. Hmm, what a restless soul. And your name is... wait a sec. Ferrier? Nope. Ah, yes, not Ferrier. It's Duval. My name is LaRue. Yes, just like the professor. Of course. I remember I walked you back to him. That is correct. So, what about the professor? Why were you asking about him? He's my uncle. He's not home and hasn't left me a message. I'm sure he'll turn up. I hope so too. Please come back later. I may have news for you. Okay. Have a nice day. Dowiedzieliśmy się trochę z życia.
jak była młodsza. Pomnik. This is one of the knights that defended the island from the Turks. Okej. Czy tutaj coś jeszcze mogę zebrać? Chyba nie, tylko będzie można z nim porozmawiać. Dobra, to chodźmy jeszcze tutaj, widziałem warsztat. Bo ta ulica, to nie wiem, czy my tam byliśmy? To jest ta nasza ulica, tak, to jest ta nasza. Bo tu widzę, jakieś rzeczy są, będzie można kombinerki, o, na przykład, wiecie, żeby tą siatkę naprawić, może on nam pozwoli. Dobra, najpierw Stefano. Good morning, Mr. Collada. Hello, do I know you? Come on, Mr. Collada. It's me, Sylvie, Olivier Leroux's niece. Oh, let me have a look at you. Sylvie, how you have grown! And some of us haven't gotten a day older. I can still remember you running down those streets all day long till the evening set in. And how Mr. Olivier would call you back home from his window, huh? He would often look for you all over town, starting from my store. No, o matko, dużo możemy zapytać. No zróbmy to. Nie zostałam stryjka w domu. Uncle isn't home. Yes, he stopped visiting me for a game of chess. When did you last see him? Two or three days ago, we played chess. His thoughts seemed to wander. I can't believe he forgot to leave a message. 2 days ago, in the evening, I saw him leave the house. He looked agitated. He nodded towards me, got into the car and drove off. Where to? I have no idea, but he looked as if he had just discovered something. Cholera. Wszyscy to samo mówią. Zniknął normalnie. Dokąd mógł pojechać? Where could he have gone? Try Gozo, for instance? Will you help me? Of course, as long as I do not have to move from here. I need to see to my workshop, you know. If you happen to bump into something that could... I will let you know ASAP. And I ask the same of you. Yeah, I am so worried that something bad happened to him. Well, perhaps he discovered something new again, huh? And is digging in the soil, oblivious of the world around him. Hopefully. No właśnie, czy mógłby naprawić ten kluczyk? Oh, with pleasure, my child. I have this key, but it's bent and doesn't work. Can you fix it? Show it to me. What the heck did you do to it? I was trying to open a bottle. It will take a few minutes. In the meantime, you might want to visit my brother at the docks. Your brother? I'm not sure if I can find him. You will, no worries. And mind you, he is a forgetful. Just pass him the message. This evening, no. This evening, no. And that's it? Yep. This evening, yes? No. This evening, no. No dobra, to już wiemy, kto jest jego bratem. Now, all rests on my shoulders. You mean your uncle's archives? Yes. His flat is one big museum. I'm not sure if I can leave it unattended. But you know this is a peaceful area. Just in case, my wife can visit a flat from time to air the rooms a little bit. Thank you. Dobra. No właśnie, a ten Anderson? Do you know James Anderson? He a singer? No, he's a linguist. He has recently collaborated with my uncle. He lived here? Was he young? Old? I have no idea. I think I saw some young gentleman here once or twice lately, but I have no information about him. I guess he lives in the vicinity. No dobra. Właśnie, te kombinerki. Can I borrow these pliers? What is on your mind again? Nothing much, really. Sure, but don't forget to return them, huh? Dobra, dobra. I'll be going now. Guess I'll just walk around like in the old days. The walls stand as they used to, but the people are different. Dobra, to mogę zabrać. Pewnie jakbym zabrał, to może by mi... Wcześniej to by mi nie pozwolił. Do not forget to put the pliers back where they belong. They may come in handy. No, dobra. Spokojnie. I tutaj chyba już więcej nic... Tak, tu jest ta nasza ulica. Bo wiecie, chciałem zobaczyć, czy... No właśnie, można by było coś poobcinać. Dobra, mamy drut. Nie. Też nie. Wiecie co? Jakieś takie, wiecie, połączenia. No nie mam już więcej jakby rzeczy tu.
Pocięty drut. Czekaj, czemu pocięty? A to? Zagięty wkład. Dobra. Na razie... Aha, czyli ona odkłada, czyli mogę tutaj i wyłącznie cośkolwiek zrobić. No nie wiem, czy to by było na tyle, jeśli chodzi o ten drut. Co tutaj mogę jeszcze zrobić? Muszę złowić tą rybę, to na pewno. Co to jest? Tabletki. Aha, a to? A, i ten klej, aha. Dobra, tabletki, klej. Sobie tutaj zobaczę. Aha, i to jest ten list. Co ja tutaj mogę? A to była gazetka, tak? Czyli gazetę można było coś pokleić. To jest to tutaj, tak? Te moje. Tak, ten dalej tu stoi. Mogę z nim jeszcze zagadać? Aha, dobra, nie. This conversation is really un- I am quite... Nie zagadam już z nim. To dobra, to chodźmy jeszcze może do tego brata. Zagadamy z nim. Powiemy mu, że dziś wieczorem nie. Cokolwiek to znaczy. Na razie, może jak się pozbędziemy, czekajcie, zaraz zobaczymy. Dziś wieczorem nie. This evening, no. What's up, miss? You feel sorry for this miserable bunch of feathers sticking out of the bird's backside? Mr. Carlotta asked me to pass you this message. This evening, no. What does he know? I won't have him interfere. I'll make grumbling bird soup. Why don't you fry some... Today I don't feel like sailing your boat. Some other time maybe. Please return. Dobra, powiedzieliśmy, tylko że to nam nic nie dało, słuchajcie. Ta dalej chce tą rybę. Ideal weather for sailing. Shut your beak, bird. On chce normalnie ją zjeść, słuchajcie. On normalnie chce ją zjeść. Tutaj mam coś takiego jak znak zapytania. To pokazuje mi miejsca, w którym moglibyśmy cokolwiek jeszcze znaleźć. Tu akurat nic nie było. Tutaj na przykład... No jest ten domofon, ale to nie ma sensu, żebyśmy, wiecie, gdzieś tam komuś... Zresztą nawet się nie da naciskać wszędzie. Why would I bother the dwellers? No właśnie. Więc odpada. Ale zawsze mogę sobie tym pomagać, nie? No to wszystko zwiedziliśmy. Tu byliśmy, tu byliśmy. Teraz przydałoby się powiedzieć mu, że przekazaliśmy informację. Zaraz zobaczymy, czy on coś powie. How's my key? Ah, fixed. Good as new. Splendid. How much? Forget it. It would be less than a euro. No właśnie. Here's the right pay for a professional job. Thanks. Keep the change. You are generous indeed. Thank you, miss. No właśnie, byliśmy. I've been to the docks. Well, how do you like it these days, huh? It's cool. But, this brother of yours? He's a true weirdo. He tries to hunt down his own parrot. He just says so. The old seawolf needs to grumble. No dobra. Bye. And, please keep an eye on your brother and his parrot. Don't you worry. He's emotionally attached to her. Dobra, i sprawdzę sobie tutaj. No, to są te kierunki. No i te kombinerki mogę zabrać, ale w tej chwili myślę, że nie ma takiej potrzeby. Spróbujemy pojechać gdzieś. Czy to się w ogóle uda? Czy musimy jeszcze tutaj coś załatwić? Where am I going? I should return this letter to Anderson. Aha, czyli dobra, tutaj nic w tej chwili nie zrobimy. Ale mamy już kluczyk, jest ok. I teraz by Może jest coś w skrzynce? Coś nowego doszło? Nie, nadal nie ma nic. Sprawdzę coś. Tak, to wszystko już zużyliśmy. Wiecie, jak już nic nie znajdę, to wtedy mogę sobie tym pomagać. A tutaj wszystko już też zerknęliśmy. Dobra, jeszcze zobaczę tylko górę. Tak, i te dwie rzeczy też już były. Dobra, nic tutaj nowego nie ma.
Więc no muszę coś pokombinować, jak dostać się na ten pomost, a właściwie złowić rybę. To chyba... O, dziadka nie ma już. A czekajcie, a dziadek coś zostawił może? Czekajcie, bo może coś dziadek zostawił. A, zostawił laskę. Dobra. Laskę. Better put it back in its place. The old guy that left it might want to reclaim it. I won't reach it. I might try plunging into this flower bed, but I have my reputation to worry about. Dobra, to może tym. Dobra, mamy to. Mamy trochę rzeczy, słuchajcie. Sprawdzę jeszcze coś. W samej kierunki tylko. Plac, plac. I better put it back in its place. The old guy that left it might want to reclaim it. Aha, czyli nam było potrzebne tylko i wyłącznie ta konewka. A dziadek po prostu sobie wróci po tą swoją laskę. Okej. I teraz tak, po co nam ta konewka? Tu myślałem, że jest studnia, ale nie, nie ma. Dobra. Dobra, chodźmy na tą marinę. Zaraz zobaczymy, co tu można by było wykombinować z tych rzeczy. Ta konewka, czekajcie. Czy ja mogę coś z niej zabrać? Tak, mogę to wieczko. Druty, połączyć z drutami. Dobra, takie coś wyszło. I połączyć z tym. Dobra, czyli... No właśnie. I czy teraz będzie można zabrać rybę? Dobra, mamy to. Okay. I teraz damy papuszce może rybę, co? Powiesz nam? I got you a fish. Yep, rotten fish. What a capricious bird. What am I gonna do with it now? Eat a homeless animal or something. Will you give me his address? You don't know anything. Your memory sucks. It's not true. The parrots talk. Yapta Skola 5R. Yapta Skola 5R. 5R. What am I gonna do now? Don't throw it away. Dobra, zostawiam, słuchajcie, tą rybę. 5R. Aha, owinęła ją... Dobra, owinęła ją w papier. Spoko, 5... Aha, i to też możemy odłożyć. No dobra, fajnie, że można... Przynajmniej tych przedmiotów się trochę pozbywamy i nie będą mi tutaj zalegać. Nie potrzebujemy tego już. Odkładamy na miejsce. Idealnie. 5R, słuchajcie. I'd prefer to meet him face to face rather than send this letter by post. Anderson might help me, but he's not here now. I'll take a look at the excavation site and come back here later. Dobrze. I have to find my uncle, but there aren't too many people to turn to for help. To prawda. Nie wiadomo komu zaufać, nie? Ten dalej tu jest. To teraz mogę na te wykopaliska pojechać? Dobra. Trochę przejechała tym skuterkiem. Już się ciemno zrobiło. I won't say who I am. If uncle wasn't welcome here. Wyspa Gozo, 4 listopada 2008 roku. Słuchajcie, no fajnie się to zapowiada. Zobaczymy co dalej. Nie będziemy tutaj mówić, że jesteśmy tego samego nazwiska, co nasz wujek. Okej, okay. Żeby tutaj się nikt nie przyczepił. Fajnie się to zapowiada. Zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej serii. No i co mogę powiedzieć więcej? Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.